Mówiliśmy już sobie, że atomy są w stanie łączyć się ze sobą za pomocą wiązań chemicznych. W wyniku powstawania wiązań chemicznych pomiędzy poszczególnymi atomami dochodzi do tworzenia się cząsteczek. Wolne atomy, czyli niezwiązane za pomocą żadnego wiązania, występują w przyrodzie bardzo rzadko. Atomy wodoru łączą się ze sobą, tworząc cząsteczkę wodoru, gaz. Podobnie atomy chloru łączą się w cząsteczki dwuatomowe. I dlatego gazy, wodór i chlor oznaczamy symbolami H2 i Cl2. Indeks w prawym dolnym rogu oznacza liczbę atomów danego pierwiastka, która jest zawarta w konkretnym związku chemicznym. Wzór chemiczny cząsteczki wody zapiszemy więc tak: H2O. Woda zbudowana jest z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Jedynek w chemii nie piszemy i dlatego nie ma tu jedynki. Istnieje kilka sposobów na pisanie wzorów chemicznych danej cząsteczki. Na przykład możemy użyć wzoru sumarycznego, nazywanego również wzorem rzeczywistym, albo też wzoru empirycznego. Słowo empiryczne oznacza, że coś zostało poznane dzięki przeprowadzonemu doświadczeniu i opiera się właśnie na tym doświadczeniu. Jeszcze innym sposobem na zapisanie cząsteczki jest narysowanie jej wzoru strukturalnego. Aby wyjaśnić sobie, jaka jest różnica między tymi trzema wzorami, przeanalizujmy, jak możemy zapisać wzór chemiczny jednej cząsteczki butanu. Butan jest związkiem organicznym. Czym są związki organiczne, będziemy jeszcze sobie mówić. Teraz przyjmijmy, że ogólnie są to związki zawierające w swojej strukturze atomy węgla. Butan jest na przykład jednym ze składników gazu samochodowego. Zacznijmy od zapisania wzoru rzeczywistego, inaczej mówiąc sumarycznego, cząsteczki butanu. Butan składa się z 4 atomów węgla i 10 atomów wodoru. Wzór rzeczywisty, albo inaczej sumaryczny, określa nam, ile atomów poszczególnych pierwiastków składa się na jedną cząsteczkę danego związku chemicznego. Możemy powiedzieć, że wzór ten podaje rzeczywisty stosunek ilości atomów w związku. Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy XVIII-wiecznymi chemikami i nie wiemy, jak dokładnie jest zbudowana pojedyncza cząsteczka butanu, ale mamy wielką butlę, w której wiemy, że znajduje się butan. I załóżmy, że jesteśmy w posiadaniu odpowiedniej aparatury, dzięki której w trakcie odpowiednich eksperymentów jesteśmy w stanie zaobserwować, że na dwa atomy węgla przypada 5 atomów wodoru. Zatem wzór empiryczny, oparty na naszym doświadczeniu, przyjmie postać C2H5. Wzór empiryczny, możemy powiedzieć, najprostszy wzór, nie mówi nam, ile dokładnie jest poszczególnych atomów w danej cząsteczce, tylko jaki jest stosunek tych atomów względem siebie. Zobacz, bardzo łatwo jest przejść ze wzoru rzeczywistego do wzoru empirycznego. Wystarczy znaleźć największy wspólny dzielnik dla liczby poszczególnych atomów w cząsteczce. W butanie mamy 4 atomy węgla i 10 atomów wodoru. Zatem największym wspólnym dzielnikiem jest liczba 2. 4 podzielić na 2 daje nam 2, a 10 podzielić na 2 daje nam 5. Stąd też mamy wzór empiryczny C2H5. Sytuacja nie jest już taka klarowna w momencie, gdy znamy jedynie wzór empiryczny danej cząsteczki i chcemy na jego podstawie stworzyć wzór rzeczywisty. Wzór empiryczny nie daje nam informacji o tym, ile dokładnie jest atomów w cząsteczce. Jeśli mamy taki wzór empiryczny C2H5, to nigdzie nie jest powiedziane, że ten wzór empiryczny odnosi się jedynie do cząsteczki butanu. Może on również odnosić się do takiego wzoru rzeczywistego. C8H20. W przypadku tego wzoru rzeczywistego również możemy znaleźć taki największy wspólny dzielnik, aby po przeprowadzeniu równania otrzymać wzór empiryczny C2H5. Oczywiście wystarczy 8 i 20 podzielić przez 4. Więcej informacji o danej cząsteczce możemy wyciągnąć ze wzoru strukturalnego. Wzór strukturalny przyjmuje formę rysunku z zaznaczonymi wszystkimi atomami w cząsteczce wraz z związaniami występującymi między nimi. W przypadku butanu wzór sumaryczny wygląda tak: 4 atomy węgla połączone wiązaniem ze sobą.
I tutaj dodatkowo mamy jeszcze trzy atomy wodoru, tutaj mamy dwa, tutaj mamy kolejne dwa, a tutaj trzy atomy wodoru. Wszystkie wodory są połączone jednym wiązaniem z odpowiednim atomem węgla. Na podstawie wzoru strukturalnego możemy nie tylko powiedzieć, ile atomów znajduje się w danej cząsteczce, ale również w jaki sposób te atomy są połączone ze sobą. Przeanalizujmy kolejny przykład: cząsteczkę wody. Wzór strukturalny poznaliśmy w poprzednim nagraniu. Tlen połączony z dwoma atomami wodoru za pomocą wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego. Wzór sumaryczny prezentuje się tak: H2O. Dwójka w indeksie dolnym mówi nam, że mamy dwa atomy wodoru. Jedynek w chemii nie piszemy, dlatego też brak jakiejkolwiek cyfry w prawym dolnym rogu tlenu. Mamy jeden atom tlenu w cząsteczce wody. Jak będzie wyglądał wzór empiryczny dla cząsteczki wody? Otóż mamy 2 i 1. Mają one tylko jeden wspólny dzielnik. Jest nim cyfra 1. Zatem wzór empiryczny dla cząsteczki wody wygląda tak samo jak wzór rzeczywisty H2O. Przeanalizujmy inny przykład. Może glukoza. Glukoza to cukier, który jest wykorzystywany w wielu gałęziach gospodarki. Na etykietach różnych soków jest często napisane, że napój zawiera syrop glukozowo-fruktozowy. Znaczy to, że dany napój został posłodzony m.in. za pomocą glukozy. Wzór sumaryczny glukozy to C6H12O6. Jak będzie wyglądał wzór empiryczny? Musimy znaleźć największy wspólny dzielnik dla szóstki i dwunastki. Oczywiście dzielnikiem tym jest liczba 6. Zatem wzór empiryczny przyjmuje postać C6 podzielić na 6 daje nam 1 i H12 podzielić na 6 daje nam 2, a także O 6 podzielić na 6 daje nam 1. Wzór empiryczny dostarcza nam następujące informacji. Na każdy atom węgla w cząsteczce glukozy przypadają dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Wzór strukturalny cząsteczki glukozy jest nieco skomplikowany i wygląda tak. Kolejny problem to określenie, jaka jest masa danej cząsteczki. Kiedy mówimy o cząsteczkach, możemy wyróżnić dwa rodzaje mas, mianowicie masę cząsteczkową, czyli masę jednej cząsteczki, i masę molową. O tym, czym jest masa molowa, porozmawiamy sobie w następnym nagraniu. Teraz zajmiemy się masą cząsteczkową. Zastanówmy się, jaka jest masa cząsteczkowa cząsteczki butanu. Oczywiście masa ta będzie sumą masy 10 atomów wodoru i 4 atomów węgla. Do tej pory nie wspominałam Ci o masie atomu określanej masą atomową. Masę atomową poszczególnych atomów możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. Zobacz, masa atomowa atomu węgla wynosi 12,1. Dlaczego jest to taka liczba? Pamiętasz, jak w jednym z pierwszych nagrań mówiliśmy sobie o liczbie masowej? Przypomnę Ci, że liczba masowa, określana symbolem A, jest sumą liczby protonów i neutronów w jądrze atomowym. Węgiel ma 6 protonów. O tym mówi nam liczba atomowa. Również możemy ją odczytać z układu okresowego pierwiastków. Większość atomów węgla, prawie 99% wszystkich atomów węgla, jakie występują w przyrodzie, ma 6 neutronów. Jednak niektóre napotkane atomy mogą mieć 7 neutronów. Ich rozpowszechnienie w przyrodzie jest bardzo małe. Wynosi nieco ponad 1% wszystkich atomów węgla. Takie atomy węgla o różnej liczbie neutronów nazywamy izotopami. Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka, nie różniące się liczbą protonów, ale różniące się liczbą neutronów w jądrze. Czyli izotopy mają taką samą liczbę atomową, a mogą różnić się liczbą masową. Dobrze, ale możesz mnie teraz zapytać, co ma liczba masowa do masy atomowej? Otóż masa atomowa jest średnią ważoną liczb masowych wszystkich izotopów danego pierwiastka. Dlatego zazwyczaj masa atomowa nie jest liczbą całkowitą. W przypadku węgla mamy: masa atomowa węgla jest równa liczbie masowej izotopu węgla C12,
czyli 12, pomnożone przez jego rozpowszechnienie w przyrodzie. Zgodnie z danymi zawartymi w tablicach chemicznych, to rozpowszechnienie wynosi 98,89%. Następnie dodajemy do tego liczbę masową izotopu węgla C13, pomnożonego przez jego rozpowszechnienie w przyrodzie. Podobnie, zgodnie z danymi zawartymi w tablicach chemicznych, to rozpowszechnienie jest równe 1,11%. Następnie to wszystko dzielimy przez 100%, co daje nam wartość w przybliżeniu do drugiego miejsca po przecinku równą właśnie 12,1. Dlatego masa atomowa węgla wynosi 12,1. Wydaje mi się, że warto przypomnieć, że średnia arytmetyczna i średnia ważona to dwie różne rzeczy. Gdybyśmy chcieli policzyć średnią arytmetyczną, wystarczyłoby dodać liczby masowe poszczególnych izotopów, a uzyskany wynik podzielić przez ilość tych izotopów. Masę atomową pierwiastka wylicza się natomiast za pomocą średniej ważonej. Średnia ważona jest to średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi, czyli takie różne znaczenie. W ten sposób, że elementy o większej wadze, większym znaczeniu mają większy wpływ na średnią. Możemy sobie ogólnie napisać, że średnia ważona to suma elementów pomnożonych razy ich znaczenie podzielone przez sumę tych znaczeń. W masie atomowej pierwiastków będącej średnią ważoną liczby masowe poszczególnych izotopów mają ściśle określoną wagę, czyli ich procent występowania w przyrodzie. Natomiast to 100% jest sumą tych wag, czyli procentów występowania wszystkich izotopów danego pierwiastka. Suma ta zawsze jest równa 100%. Dobrze, wróćmy do węgla. Poza izotopem węgla C12 i C13 istnieje jeszcze jeden izotop węgla, C14, ale jego rozpowszechnienie jest znikomo małe, dlatego też pominęłam je przy obliczeniu masy atomowej węgla. Jednak warto wiedzieć, że taki izotop istnieje, ponieważ jest on izotopem promieniotwórczym. Na podstawie jego ilości archeologowie określają wiek różnych skamienielin. Dla utrwalenia zapiszmy sobie wzór na masę atomową pierwiastków. Masa atomowa równa się liczba masowa pierwszego izotopu razy jego waga, czyli procent występowania, dodać liczba masowa drugiego izotopu razy jego waga, czyli procent jego występowania i to wszystko dzielone przez 100%. Oczywiście, jeśli dany pierwiastek ma więcej izotopów niż dwa izotopy, to ten wzór możemy rozszerzyć o kolejne czynniki, czyli masy atomowe kolejnych izotopów pomnożone przez ich procenty rozpowszechnienia w przyrodzie. Wróćmy do masy cząsteczkowej butanu. Masa cząsteczkowa butanu równa jest 4, bo tyle mamy atomów węgla, razy masa atomowa węgla, dodać 10, bo tyle mamy atomów wodoru, razy masa atomowa wodoru. To odczytujemy sobie z układu okresowego pierwiastków i otrzymujemy. Masa cząsteczkowa butanu równa jest 4 razy 12,1, dodać 10 razy 1 i 7 tysięcznych. Równa się 48,4, dodać 10 i 7 setnych, co w sumie daje nam 58,47. Jednostką masy cząsteczkowej i masy atomowej jest atomowa jednostka masy, nazywana unitem. Zatem do naszej wartości 58,47 dopisujemy U w nawiasie kwadratowym. Zawsze, kiedy przy poszczególnych członach w równaniu nie piszesz jednostek, pamiętaj, aby jednostkę przy wyniku końcowym zapisywać w nawiasie kwadratowym. Atomowa jednostka masy jest bardzo, bardzo malutką częścią kilograma. Nie chcę Ci teraz zaprzątać głowy, jak małą częścią jest jednostka masy atomowej. O tym porozmawiamy sobie w przyszłym nagraniu. Zastanówmy się teraz, jaki procent masy cząsteczkowej butanu stanowi masa węgla znajdująca się w jednej cząsteczce butanu. Masa butanu wynosi 58,47 unita. I jest to masa całej cząsteczki, czyli 100% tej cząsteczki. Natomiast
Masa węgla zawartego w butanie wynosi 48,4 unitów i stanowi to jakiś x całej masy rozpatrywanej cząsteczki. Rozwiązując prostą proporcję, otrzymujemy, że x równy jest 48,4 unita razy 100% dzielone przez 58,47 unita, co w sumie daje nam 82,78%, oczywiście zaokrąglając do drugiego miejsca po przecinku. Zatem masa węgla stanowi prawie 83% masy cząsteczkowej butanu. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Obliczmy masę cząsteczkową wody. Masa cząsteczkowa wody wynosi 2, bo tyle mamy atomów wodoru w cząsteczce wody, razy masa atomowa wodoru, dodać 1, bo tyle mamy atomów tlenu w cząsteczce wody, razy masa atomowa tlenu, co w przybliżeniu daje nam 2 plus 16, czyli 18 unitów. Zastanówmy się teraz, jaki procent masy cząsteczkowej wody stanowi masa atomowa tlenu. Ponownie piszemy sobie, że 100%, czyli jedna cząsteczka wody, ma masę 18 unitów. Natomiast masa zawartego tlenu w cząsteczce wody stanowi jakiś y% całej masy jednej cząsteczki wody. A wiemy, że tlen zawarty w jednej cząsteczce wody ma masę 16 unitów. Zatem wynika nam, że y równe jest 16 unitów razy 100% dzielone przez 18 unitów, co zaokrąglając daje nam 89%. Zatem masa tlenu stanowi większość masy cząsteczki wody, mimo że mamy dwa atomy wodoru, a tylko jeden atom tlenu. Wydaje mi się, że w tym nagraniu wystarczy już nowości. Przypomnę, że mówiliśmy sobie o różnych rodzajach wzorów chemicznych. Wyróżniamy wzory strukturalne, z nich najwięcej dowiadujemy się na temat danej cząsteczki. Wzory rzeczywiste mówią nam o tym, ile atomów występuje w danej cząsteczce. I wzory empiryczne, dzięki którym możemy jedynie poznać, jaki jest stosunek liczby atomów danego pierwiastka do liczby atomów innych pierwiastków występujących w cząsteczce. Masę atomową poszczególnych pierwiastków możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. Natomiast masa cząsteczkowa to suma wszystkich mas atomowych atomów wchodzących w skład danej cząsteczki. Jednostką obu mas jest jednostka masy atomowej, czyli unit.